Czekaj, pytanie jedno. Mogę udostępnić waszą kamerę, czy nie? Tak? Dobra. Okej, okay. Jesteście. Tak, wszystkich widać. O, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jak będzie kolejna seria Minecraft, znaczy powiem ci tak, jeżeli będzie kolejna seria Minecraft, to w tym momencie myślę, że będziemy grali na serwerze gdzieś tam prywatnym. Na własnym. Tak będzie nam troszkę wygodniej. Na jakim serwerze publicznym, żeby zagrać? Znaczy kiedyś coś takiego robiliśmy, że po prostu wybieraliśmy jakiś serwer i na tym serwerze graliśmy, tak? Ewentualnie ja po prostu grałem, dawałem informację, że tam jestem i wtedy mogliśmy wspólnie jakieś tam powiedzmy minigierki zaliczyć, pograć. Myślę, że gdzieś na przyszłości to jest też możliwe, jak najbardziej. Ale na razie tak mówię, no to jest Minecraft, czyli kurczę, no to będzie taka seria raczej raz w tygodniu, no nie ukrywajmy. No, nie wiem, nie chcę robić z tego czego jakiejś głównej serii na razie. Na festiwal w Piotrkowie, czy mógłbym przyjechać? No, powiem ci szczerze, że podejrzewam, że nie. No, nie ukrywam, podejrzewam, że nie. Raczej, jeżeli jeżdżę, to jeżdżę na jakieś eventy, jakieś wydarzenia związane z grami, czy to targi, czy turnieje, ale teraz myślę, że to będzie troszkę częściej. Z Garry's Moda? Jakieś live'y? Wiesz co, tutaj podejrzewam, jeżeli Bloody będzie robił takie live'y, bo to on ma, że tak powiem, serwer i on najbardziej ogarnia tą grę, bo ogólnie Garry's Mod jest bardzo trudną grą, jeżeli chodzi o postawienie serwera i ustawienie tego wszystkiego. Stąd no, musi być ktoś, kto faktycznie potrafi w tym działać. Fajnie, bo ja mam troszeczkę głupi komputer i nie mogę za bardzo na Gmodzie. Aha, no to ja już kończę, dzięki. Dobra, dzięki również. Pozdrawiam. Ejos. Bardzo cichutko było, aczkolwiek czytałem pytania, znaczy powtarzałem pytania, także mam nadzieję, że wszystko słyszeliście. Dobra, zobaczmy kolejną osobę. Nie zdążę kliknąć normalnie. Pojawia mi się. O. No, cześć. Co tam? Wow, ty znowu widzisz, jesteś głośno, nie? Tutaj przed chwilą miałem tutaj ekipę, która była bardzo cichutka i musiałem nasłuchiwać, co chodzi. Ale jakoś udało się. A tutaj widzę, bardzo głośno jesteś. Dobra, no dobra. No, skąd dzwonisz, jak masz na imię, jakie masz pytania? Dzwonię z Wrocławia i mam na imię Max. Dobra. Czekam na meetup. Czekasz na meetup we Wrocławiu. Tak. Ja również czekam. I to z, naprawdę z niecierpliwieniem, pełen emocji. No, 27 sierpnia, jak dobrze pamiętam, także już niedługo. No, 20 chyba 8. 27 chyba, raczej. Zaraz to sprawdzę, momencik. 27, sobota. No, tak. 27 jest. No. Rozumiem, że będziesz, tak? Bilet zakupiony już. Znaczy, Przygotowany, nie, jeszcze nie? nie zakupione, ale mam już pieniądze, więc. Aha, no to powiem ci szczerze, że ja powiem szczerze, że nie kupowałem biletu jeszcze i chyba no, raczej nie będę kupował, ale kwestia jest taka, że jak podejrzałem, to chyba gdzieś tam są tury, na tury to jest sprzedawane, więc lepiej kupić wcześniej niż później, bo później te ceny biletów rosną w górę. Dobra. Z tury na turę, że tak powiem, sprzedawanych biletów, te ceny są coraz droższe. Chciałbyś nagrać ze mną odcinek? Czy chciałem sobie nagrać odcinek? Znaczy to już teraz trzeci raz powtórzę, może. Nie, niestety nie mam takiej możliwości, tak? Raczej gramy na live'ach, czyli jeżeli jest live, jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze, po prostu zapraszam do gry. Po prostu zapraszam do gry i wtedy możecie dołączać. No, a GTA do znajomych mnie dodasz? Lista znajomych jest już pełna, ale możesz dołączyć do ekipy. No dobra.
Ekipa jest wolna. Jeszcze tam zostało trochę wolnych miejsc, także spokojnie. To będę grał na live'ach. Oglądam wszystkie live'y. O, super. Super. Cieszy mnie to bardzo. No a tak mówię, no jeżeli chodzi o dołączenie do gry, no to tak zawsze da informacje. Czy to jest powiedzmy, nie wiem, Battlefield, czy to GTA, to zawsze jest informacja i zawsze gdzieś tam te zaproszenia polecą. No. Dobra. Dobra. Masz jeszcze jakieś pytanko? Powiem ci, że nie byłem na kluczykach, bo poleciałem na wakacje i mam nadzieję, że teraz coś wygram. A, no to wszyscy mają nadzieję właśnie, tak to wygląda, nie? Każdy chce wygrać. Ja też bym chciał wygrać. Chyba też kliknę, może się uda. No, dobra. To nic, to trzymam, ponownie mówię, trzymam za wszystkich kciuki i na pewno się uda. Ktoś wylosuje kluczyk, także a jak nie dzisiaj, to może jutro, może pojutrze. No. Może się uda. Dobra. Tylko tyle. Dobra, to dzięki za telefon. Pa. Trzymaj się, papa. Okej. Okay. Co my tu mamy? O. Chyba mi się Skype zawiesił. Ej, żebyście. Nie, no serio? Ej, faktycznie, Skype mi się zawiesił. Tyle telefonów poszło, że zawiesiliście Skype'a. Ojeny. Będę musiał zrestartować Skype'a, nie mam innego wyjścia. No. Dobra, muszę zrestartować Skype'a, słuchajcie. A on faktycznie porządnie się zawiesił teraz. Zawiesiliście mi Skype'a, dosłownie. Czekajcie, ja to zaraz to naprawimy. Skype, zakończ proces. Muszę go jeszcze raz włączyć. Program zmuliło. Program nie wie, co robić. Okej. Halo, halo! Halo, No. Paweł, my friend. Cześć! Yo, Zawiesiliście przed chwilą ty. Skype'a, musiałem zrestartować. No właśnie widziałem. Ej, to Masakra. nie. Dać ci tutaj podgląd na streama? Możesz, możesz. Dobrze, już sekunda. Ale nie, nie mogę teraz uwierzyć. No po prostu dzwonię już chyba od godziny, a tu taka sytuacja, nie? No właśnie patrzę, awatar tutaj pisze Sadin, mówi, a chyba znam. No taki tam ziomulus były. Może Tak, pamiętasz, ten pamiętam, pierwszy widz pamiętam. taki. Tam 10 subskrypcji i tak dalej. No pamiętam, od dawna już No. jesteś, długo już jesteś z nami. A ty no, wodkę. Kawał czasu, ale ten No, czas szybko tam leci były. niesamowicie, no. No, Co tam u ale to ciebie? już tam. A no dobrze, no widzisz, jakoś się leci, nie? Jakoś leci, dobra. No, a ty, miałem pytanie. Jak się czułeś, jak miałeś wcześniej tam, nie wiem, 10, 20 subskrypcji albo 100 już? Oj, sorry za nutę może. No, i jak się czujesz, jak miałeś tam wcześniej mniej subskrypcji, a teraz jak się czujesz, że masz tyle subskrypcji teraz na kanale? Jakby to ująć, wcześniej po prostu to było hobby, zabawa. Teraz w dalszym ciągu jest to hobby, ale czuję presję. Czuję pewną presję, bo wiem, że jak zrobię coś źle, coś głupiego, to w tym momencie dużo osób to zobaczy i będą mnie ciekawe komentarze. Wiesz, o co chodzi zresztą, no. No, czaję, czaję. No. Nie, no ja się czuję po prostu mega, jak cię słyszę znowu, nie? Jezu, pamiętam, jak rok temu do ciebie dzwoniłem na Skype'ie, co wtedy robiłeś, nie? No, długo już nie było tych Ja rozmów na stary. żywo. A nie, no wtedy to jeszcze pamiętam, jak miałeś tego. Jak ten mikrofon się nazywał? C1? Behringer chyba. Behringer C1U. No, no Dalej go właśnie. mam, dalej go mam, ale w szafie leży. No. Już zdążyłem wymienić dwa razy. Ale nie, no jeszcze to pamiętam, te historie tamte, nie? Tak, jeszcze te pierwsze filmy. Nie wiem, czy byłeś wtedy już przy tych pierwszych filmach, gdzie tak siedziałem tak sztywniutko i wiesz, i A, opowiadałem coś, nie? byłem wtedy. Byłeś już wtedy chyba, nie? Byłem. To Tak. jeszcze pamiętam, jak SimCity jeszcze nagrywałeś. No to już szmat Kiedy? czasu temu, ale faktycznie kusiło mnie, żeby w ogóle wrócić do tej serii. Ale Nie nie, no. stwierdziłem, że nie, lepiej coś nowego. Chyba, że wydadzą jakąś aktualizację, to wtedy tak. Jakaś Ale co aktualizacja sądzisz o może. tym Battlefieldzie jedynce, co ma wyjść? Kusi mnie, żeby kupić i żeby zagrać. Ale czy faktycznie zagram i kupię, nie mam żadnego pojęcia. Na razie czekam na jakieś dalsze informacje, gdzieś tam jakieś zapowiedzi. Jeżeli coś będzie fajnego, to tak. A ja myślę jeszcze nad Bo tym, ja boję bo. się jednej rzeczy. To jest fajna sprawa, bo to jest tryb multi, tak? To jest gra przewidziana na multi, można pograć z widzami, można fajnie się pobawić, ale jedno pytanie. Komu pójdzie Battlefield 1?
U kogo zadziała, no nie? Klasa jakoś tam, wiesz. 10% osób pewnie będzie mogło zagrać. To jest, wiesz, komputer z NASA wymagany. Nie no, niektórzy wiesz, może zamiast Battlefielda 1 będą chcieli kupić tego Call of Duty najnowszego, bo tam ma być ten remaster, nie? Ten szybki. Aha, no teoretycznie tak, ale powiem ci szczerze, że ja się boję jednej rzeczy, jeżeli chodzi o Call of Duty. Mam złe doświadczenia z tą grą, niestety. Zawsze z czasem tam przychodzi taka ilość cheaterów, moderów, że nie da się grać, nie da się grać. Po prostu tryb multi zamiera. No to myśmy ostatnio z ekipą właśnie, pamiętasz może Majka Wesołego? Tak, pamiętam Wesołego Majka, no. No, który właśnie ostatnio wrócił na TeamSpeaki do nas. No to właśnie ten, nie? Jak żeśmy grali zawsze z ekipą w Call of Duty World at War Zombie. Albo też czasem w Modern Warfare 2 gramy koopa. No to powiem ci, nawet ja bym wrócił do tych czasów Call of Duty. Nie, no powiem ci, że to było fajne. Właśnie ta czwórka, Modern Warfare, to było super, naprawdę. To był naprawdę najlepsza część, jaką grałem. Tylko w pewnym czasie zepsuło się, no jeszcze, jeżeli chodzi o multi, tam nie dało się grać. Człowiek się respił, pojawiał się na mapie i za chwilę nagle headshot z jakiegoś badziewnego pistolecika z drugiego końca mapy. Nie no, to w ogóle teraz masakra jest z tym, nie? Cheatowaniem. Dlatego przerzuciłem się na Battlefielda i to już ostatecznie, bo stwierdziłem, że tak naprawdę w Battlefieldzie wchodzę sobie na serwer, sprawdzony serwer, wiem, że tam jest administracja konkretna, która zajmuje się tym, jeżeli jest jakiś cheater, to od razu go wyrzucają, nie? Znaczy teraz właśnie, teraz zrobili, nie wiem czy to już było, czy teraz zrobili właśnie, teraz Battlefield 4 możesz zrobić coś takiego, że jest taki serwer, co po prostu zdobywasz se expa, czyli wiesz, flagi przejmujesz i nie możesz nikogo zabić, bo za zabójstwo dostaniesz bana, nie? Aha. Takie coś ostatnio właśnie zrobili, byłem na jednym z takich serwerów, bo żebym sobie, wiesz, kupił tego Battlefielda 4 Premium i tak dalej, kappa. Aha. No i ten, nie? No i właśnie tam wbiłem na ten serwer, co tam właśnie są, to się jakoś flag nazywa, jak się wpisze w tym, nie? W wyszukiwarce tam właśnie serwerów. Mhm. I tam właśnie jest coś takiego, że zdobywasz flagi i nie możesz nikogo zabić. I właśnie ostatnio pomyliłem się, bo zapomniałem, że taki serwer właśnie jest. I przez przypadek właśnie z czołgu zabiłem helikopter, nie? Ale tam znaczy expa łatwo nabijać na tym. Właśnie to jest trochę głupota, że tak expa można nabijać szybko, nie? Znaczy to powiem ci jedna rzecz. Bardzo logicznie, jeżeli chodzi o FPS-y, shootery, tak, żeby nie można było zabijać, no. Nie no, proszę cię, nie. No. To nie tędy droga, nie? Chociaż wiem, że są takie serwery. Na Battlefieldzie też taki serwer kiedyś złapałem. Zdziwiłem się, ja zazwyczaj nie czytam po prostu regulaminu. Tylko wbijam na serwer, patrzę ilość osób, jaki jest tryb. No i wbiłem. I nagle się okazało, że za zabicie przeciwnika zostałem wyrzucony z serwera. Doczytałem się w końcu regulaminu, że nie można się zabijać. I tak zastanawiam się, to zaraz, to ja gram w Battlefielda, czy ja gram w Simsy? Ja nie wiem. Naprawdę. Nie, ale powiem ci tak, no według mnie gorzej, bo ostatnio był update właśnie do Rainbow Six, może słyszałeś o takiej grze? Słyszałem o grze, aczkolwiek nie grałem niestety, przynajmniej nie w najnowszą część. Myśmy tam właśnie z ekipą grali, jak było za darmo przez chyba tam do niedzieli, nie? Tak, była taka akcja. No i właśnie, żeśmy grali, no to właśnie właśnie to był niedziela przed update'em, nie? Takie troll, taki wiesz, od Ubisoftu. I tam właśnie zrobili coś takiego, że po prostu nie dało się połączyć do lobby ze znajomymi, bo co chwilę tam Uplay coś tam przeszkadzał, że tu słaby internet, to nie możesz się połączyć z tym lepszym, albo na odwrót, nie? Znaczy to jest magia Ubisoftu, no nie ukrywajmy. Nie chcę tutaj, że tak powiem, bardzo ich atakować, bo nie chcę mieć później pozwu żadnego, ale wiem i wszyscy wiedzą oczywiście, że no, zawsze były problemy na początku z każdą praktycznie grą. Watch Dogs i tym podobne. No, a ale teraz ma wyjść ta dwójka Watch Dogs, nie? Tak, no ale proponuję poczekać tak z pół roku, aż naprawią. No, ale znaczy takie mam podejście po prostu już teraz, nie? Że będzie wszystko funkcjonowało tak jak trzeba i tak dalej. Pewnikiem połowę rzeczy, to co w zapowiedzi jest, to pewnie połowę rzeczy już wycięli. Także no, zobaczymy. Czy według mnie gry z Ubisoftu nawet spoko wyszły, na przykład Assassin's Creed niektóre. To nawet były spoko, ale jak ja widziałem fizykę tych gier, czyli wiesz, no po prostu czasem jak skoczyłeś, to mogłeś się sam zabić, nie? Taki troll, nie? Od Ubisoftu, ale ciągle coś takiego się dzieje, no to się nie dziwić, no kurde, żeby stworzyć grę,
to trzeba też trochę mieć czasu na to, a oni tworzą tak, wiesz, co roku, żeby szybko, szybko, żeby zarobić na tym. Na przykład Call of Duty robi kopię swoich gier, żeby po prostu dodać efekt, jakieś nowoczesne te bronie i wiesz, jazda, nie? Zarabiamy na tym. Znaczy Także to trzeba w Ubisoft ma ogóle. jeden duży problem, bo oni są bardzo cięci na, że tak powiem, osoby, które kupują klucze z innych stron, pokroju GTA, Kinguin i tym podobnym. Także No. tutaj strasznie zawiodłem się na tym producencie, bo była taka sytuacja na przykład z Far Cryem, czwóreczką, że dużo osób sobie kupiło właśnie, nie wiem, na takich serwisach i później się okazało, że mają zablokowane konta i gry. Nie, to najgorzej według mnie, co wyszło, to jest Windows Games. Wiesz, co to było? Może kiedyś się używało No było coś takiego. To też było Games for tragiczne. Windows czy coś takiego właśnie. Tak. Ja tam Gears of właśnie War na przykład wtedy. gram, to też mnie strasznie O, denerwowało, bo tam Gears trzeba of było War. to. No, Też było było tak, ale podpięte. na przykład kiedyś było coś takiego, że właśnie tam stworzono wyścigówkę taką Dirt, nie? Czy Tak, może tak. będziesz znał, może nie. No, to właśnie tam było, że jak kupił pierwszy raz tą grę, to bo tam kumpel mnie namówił oczywiście, o, zagramy sobie i tak dalej, nie? Czemu nie? No i żeśmy właśnie pograli w tego Dirta i tam były problemy z tymi łączeniami się i tak dalej, żeśmy się wkurzali i w końcu coś tam właśnie twórcy Dirta Trójki, czyli Codemasters, przenieśli tą grę na Steama i dali wszystko za darmo, te dodatki i wszystko, nie? No, ale to takie, to była totalna lipa, nie? Ten Games for Windows. No tak, no tak. No to już też wymarło, jak dobrze pamiętam, ma. No to już Delikatnie wymarło mówiąc. totalnie. No. A to tak, za niedługo jeszcze Ubisoft pewnie zdechnie po tym, nie? Nie, oni Może. jeszcze przeżyją i to długo, tak mi się wydaje. Mają gry, mają tytuły pokroju Assassin's Creed, które będą ciągnęli jeszcze przez kolejne 10 dziesiątek lat. Będą wychodziły No. kolejne części, wiesz, tam jeszcze dziesiąta. Już nawet więcej niż chyba 10 części wyszła, mniejsza z tym. No, także będą działali na pewno. Nie no, i jak im braknie pieniędzy, to sobie zrobią tam 500 plus i będzie okej, Tak, okay, nie? dokładnie. To nie będzie Update taki problemu. zrobią. Zaktualizują, wiesz, skórkę i wyślą jako nową grę i tyle. No, No. czy wiesz, ogólnie to teraz wzrasta tylko ten Steam i Origin tam jeszcze, bo ma wyjść te Titanfall 2, Battlefield 1, no to jeszcze rośnie, ale już Tak. tak powiem ci, no trochę Valve se narobiło przez CS-a, nie? Bo ciągle wszyscy bardziej tego CS-a tam pykają na Tak. Steama, jeśli chodzi. To już Dokładnie. kupno tej gry to już jest total, nie? A, czasy 1.6 były lepsze, nie? Znaczy, no może nie dla każdego, bo nie każdy grał tam w 1.6, słyszałem. Ale ja na przykład jak miałem tam, nie wiem, 11 lat, to tam już cisłem, nie? W 1.6 oczywiście, czemu nie? Do kafejki i jazda, nie? Drugi pasza biceps, nie? Nie no, No. dobra, to może już nie będę tam przerywał, żeby się inni Właśnie, dodzwonili, bo już te dam jeszcze możliwość, żeby reklamy. ktoś inny zadzwonił. No, to Także, dobra, no to dzięki za no to rozmowę. dzięki za rozmowę również. Pozdrawiam. No, Trzymaj miłego się, na dnia, razie. trzymaj się. No, trzymaj Elo. się, hello. Ja mam Dobra. dwa pytania i jedną prośbę. Dobra, jak masz na imię? Adrian, tak? Widzę. Nie? Nie, bo jestem akurat na koncie taty, bo ale ja się nazywam Franciszek, jestem z Pilic. Aha, dobra. Skąd jesteś? Jeszcze raz? Z Pilicy. A, z Pilic. Ja zrozumiałem z Gliwic, wiesz, i dlatego tak. Dobra. Albo inni rozumieją z piwnicy na przykład. Aha, Jak no z kolegami rozmawiam. to tak troszeczkę zabawnie. Dobra, No no. wiem. Ja ten. Mam dwa pytania, czy byś wolał mieszkać na wsi, w miasteczku, czy tak w takim ogromnym, dużym mieście? Znaczy, powiem ci szczerze, tak. Jeżeli jest. Są mili sąsiedzi, miłe towarzystwo wokół, więc wtedy jest ok. Nieważne, czy to jest duże miasto, czy to jest wieś. Chociaż powiem ci szczerze, na wsi to raczej może nie, bo akurat te zapachy, które tam są, wiem, że do tego można się przyzwyczaić, ale że tak powiem, nie moje No wiesz co, klimaty. ja akurat nie czuję, bo Znaczy, człowiek się do a tego sąsiadów, przyzwyczaja, nie? no ja a sąsiadów mam miłych nawet, więc Znaczy, tylko dla mnie byłby jeden minus. Dostęp do wielu no. rzeczy, atrakcji, które możesz znaleźć w mieście i internet. Bo z Nie, pewnością. internet też mam dobry, to Tak? też, No to no rarytas. bo Rzadko się zdarza. właśnie. A w ogóle ja teraz mam dużo atrakcji wokół siebie, bo na przykład Kraków. I tam w No tak. Krakowie. A dobra, i teraz. No, grudzień jest tam. Na Google Map to się wszystko sprawdzi, no nie? Ale jeszcze mam tą prośbę, jakbyś mógł więcej nagrywać skrapa z plagą i diabełem, bo no.
Znaczy. Ja się po prostu tam przestać śmiać się nie umiem. Cieszę Bo ja się się z tego zniecierpię powodu. po prostu. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o Scrap Mechanic, to myślę, że tutaj to będzie seria, która będzie pojawiała się praktycznie co drugi dzień. Aha, no to spoko. Na jutro niestety na przykład nie damy rady, to już wiem, ale planujemy na Moja wtorek, mama cię później na pozdrawia. czwartek. Jeszcze raz? Moja mama cię pozdrawia. O, dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Przyszła mi do pokoju i sprawdza, z kim rozmawiam, no nie? I jeszcze to drugie pytanie, czy będziesz nagrywał Minecrafta, coś z Minecrafta? Tak, tylko tak mówię, to nie będzie jakaś wielka seria główna, raczej to będzie taka seria poboczna, gdzie tam, jeżeli będę miał czas, możliwość, to po prostu zagram. I podejrzewam, że raz w tygodniu może się pojawić odcinek z Minecrafta. Gdzieś tam planuję nagrywać właśnie z Teo, z Madzią. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I ja się w ogóle dziwię, że z tobą rozmawiam, no nie, bo myślałem, że już ode mnie nie odbierzesz, bo No zadzwoniłeś, no to odebrałem. wiem, no ale bo ja cię już, znaczy znam cię od dawna, widziałem cię już na YouTubach dawno, ale dopiero chyba tydzień temu cię dopiero zasubskrybowałem, ale znałem cię już od dość dawna, gdzieś tam cię na YouTubie widziałem. No, że tak często właśnie, jest dużo tu. Czasami człowiek znajdzie kogoś, ale jeszcze nie ma tego Jeszcze kliknięcia, nie? subskrybowałem, ja mam dużo subskrypcji, ale niedawno zasubskrybowanych, bo oglądałem ich już dużo, dużo wcześniej, a dopiero później zasubskrybowałem, więc. W ten sposób. I No. to chyba tyle. Dobra, dobra, okej. Okay. No to dzięki za telefon w takim razie. Pozdrawiam. Hej. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Gryźli? Gryzli? Dzień dobry. Cześć! Cześć. A czemu gryzli? Kurde, nie wierzę. Zrobiłem sobie herbatę i kanapkę i jem teraz. Aha, no to smacznego, to smacznego. Z Dziękuję. czym masz kanapkę jakaś dobra? A, wiem, jak to kanapkę już. Zrób nam wszystkim smaka. Mogę włączyć kamerkę. Jak chcesz, nie ma problemu. Gdzie to? Udostępniaj. Kanapka. Czekaj, czekaj, muszę tylko tutaj o. O, proszę bardzo, kanapeczka. Smacz. Kanapka z szynką, salami, serem. Jeszcze jak tak grubiutko masłem posmarować, to super. To coś No dla mnie, właśnie. coś dla mnie po prostu. Przyjeżdżaj na mnie, tata przyjeżdża 20 tych bułek. No, skąd jesteś? Jak masz na imię? Ja mam Bartosz na imię, jestem z Woli Zgubieńskiej. O kurczę, to nie wiem, gdzie to jest. Jakbyś. Okolice Rzeszowa. Aha! A, no to już wiem. To już bliżej mi. O, słonecznik. No, dużo słonecznika mam. Dzisiaj już ciaci jem. No to ładnie, to zdrowo. Masz jakieś pytanka masz? Mam do ciebie jedno pytanie. No, to wal śmiało. Czy będziesz w okolicach tutaj w Rzeszowa? Czy będę w okolicach Rzeszowa? Znaczy powiem tak, gdzieś tam planuję, że będę w Jarosławiu za jakiś czas. Pewnie to będzie kwestia nawet 2-3 miesięcy, nawet gdzieś w okolicach Jarosławia. To myślę, że już kwestia rzut beretem, także. No, to jest niedaleko. W miarę niedaleko. Proszę? W miarę niedaleko, no. No, ale tam niedaleko. Jeszcze mam jedno pytanie, czekaj, bo mi wyleciało z głowy. Dobra, spokojnie. Wiem. Czy będziesz nagrywał grę w Warce? Czekaj, zaraz ci powiem dokładnie. Warface. Na Steamie jest. Warface. No. Taka strzelanka. No taka ścieranka. Wiem, co to jest. Troszkę mi przypomina CS-a, aczkolwiek przynajmniej, że chodzi o grafikę. Ale nie, nie. Podejrzewam, że nie. To jest darmowa gra, jak dobrze pamiętam. Tak? Tak, no Dobrze? darmowa. Darmówka, Ja no. z tym nie gram. Znaczy nie, powiem szczerze, że nie. No, teraz jest tyle tych gier, gdzieś tam jeszcze będą kolejne premiery się zbliżały, więc nie dam rady. Naprawdę nie dam rady. Chciałbym naprawdę wiele. Wiele gier chciałbym naprawdę zaliczyć, że tak powiem, pograć, ale to jest wręcz niemożliwe. Rozumiem. No. Mam jeszcze do ciebie jedno takie pytanie. No. Czy mógłbyś powiedzieć wszystkim widzom, jakie masz marzenia? Jakie mam marzenia? Jedno.
Jedno marzenie? A mogę powiedzieć milion dolarów? Wyślecie? Nie, no żartuję. Marzenia. Robić to, co robię w dalszym ciągu, i żeby, że tak powiem, jakoś to szło, że mógł się zajmować tylko wyłącznie tym, czyli tylko wyłącznie YouTube i, że tak powiem, rozwijać te hobby. Jeszcze mam takie ostatnie pytanie. Czekaj. Co cię naciągnęło do nagrywania? A to pytanie już było dzisiaj. Dzisiaj już było to pytanie. Tak naprawdę, no tak mówię, że zawsze się zajmowałem jakimś tworzeniem czegoś, czy to w jakiejś strony, czy bloga. No w końcu stwierdziłem, że jak już mam zaczynać od nowa coś, to niech będzie to kanał na YouTubie, czyli coś, że tak powiem, co ma większą, lepszą przyszłość. Coś ciekawszego, nowszego. Dobra. Tak w skrócie, no bo już tak mówię, odpowiadam się na to pytanie, także nie będziemy powielać po prostu. No to dobra. No. Dobra. Idź innych szukaj. Niech sobie porozmawiają. Dobra, okej, dzięki. Też. Pozdrawiam, hejos. Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Ludzie, on nie czyta czatu! Nieprawda. Zerkam na czat, ale jeżeli rozmawiam z kimś, to nie będę przeszkadzał. To byłoby niegrzeczne. Zobaczmy. Najpierw śmiałkowie, czyli osoby, które dzwonią i że tak powiem, mają śmiałość, żeby zadzwonić, a nawet się pokazać. No. Oni mają priorytet w tym momencie. Czekajcie, bo teraz nie wiem, kogo wybrać. Tu jest, wow, aż tyle. Halo, halo? No. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Bo widzę, pisze Natalia. Ja mam na imię Szymon. O, znowu na koncie mamy albo siostry, tak? Kolejna osoba, nie? Nie, tylko po prostu mam źle konto zrobione. Aha, dobra. Przyznaj się, komuś skakowałeś. Nie? Ja. Nie? Dobra, okej. To jakie masz pytanie? Pierwsze pytanie, jakich słuchawek używasz? Wiesz co? To jest, jak to się nazywało? Czekaj. Zaraz sobie podejrzę, bo tutaj. Nie chcę pomylić się. G501, o ile się nie mylę. To było. Żeby nie skłamać. Ogólnie wszystkie, cały sprzęt można zobaczyć sobie na mojej stronie, a tutaj dam link bezpośrednio od razu na czacie. Jakby ktoś chciał jeszcze być zainteresowany tym, no to wszystko być można zobaczyć. I słuchaweczki to są Afortech Bloody G501. O, Ogólnie tam, ogólnie na czacie wysyłam takich linka samych i. ja mam. O, no to tak, chyba widzę na zdjęciu faktycznie, na awatarze masz chyba te same, tak. Mogę potwierdzić. Więc na tej stronce, co podam na czacie, czyli tam gracz.net.pl/sprzęt, tam wszystko jest wypisane. Laptop, kamerki, mikrofony, wszystko co mam, wszystko gdzie powiedzmy coś tam używam, no to jest wyszczególnione. Aha. No. Masz jeszcze jakieś pytanie? Dobra, okej. Okay. Dodamy szansę innym. Dzięki za telefon. Pozdrawiam. Hejos. Ja też pozdrawiam, pa. No, trzymaj się. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się na temat sprzętu, jaki używam, to tam puściłem link. Myślę, że moderatorzy tam będą podpowiadali w razie czego. Czyli tam gracz.net.pl/sprzęt. Oczywiście bez polskich liter, czyli sprzęt. Tam jest wszystko wypisane i z linkami, i ze specyfikacją techniczną. Wszystko macie. Dobrze. Kolejna osoba. O, sam siebie słyszę. Cześć. Z linkami. Cześć, Jakubie. Jakub? Słyszysz mnie? Halo, halo. Wycisz sobie live'a, włóż słuchawki i pogadajmy. Halo, halo? 3, 2, 1, cyk. Dobra, następna osoba.